przystąpimy do uruchomienia konstrukcji. Na początku podłączymy zasilanie układu. Doszło do małego zwarcia przy wkładaniu wtyku masy, z tego względu, że kondensatory były rozładowane i przy... Zajrzyjmy teraz do środka. Pod górną pokrywą znajdują się dwie części ramy robota, tylnia i przednia. Tylnia jest wykonana cała z płyty aluminiowej. W niej znajduje się jeden z głównych układów, jest to układ pneumatyczny, w którego skład wchodzi butla, w której znajduje się ciśnienie o wartości 3000 PSI, jest to około 210 bar. Następnie za pomocą przejściówki ASA jest i węża zbrojonego jest ciśnienie podawane na pierwszy reduktor. Na butli mamy manometr, aby obserwować, ile ciśnienia nam zostało jeszcze w butli. Drugi manometr się znajduje za pierwszym zaworem, aby zobaczyć, czy ciśnienie zostało już nadane na regulator. Pierwszy regulator pozwala nam zredukować ciśnienie z 200 aż do 10 bar. Następnie idzie przewodem pneumatycznym do następnego regulatora, gdzie już możemy bardziej precyzyjnie zmniejszać czy regulować ciśnienie i pożądaną dla nas wartością będzie około 4-5 bara, z tego względu, że nasze aerografy są skonstruowane, aby obsługiwać takie ciśnienie. Tu jeszcze możemy zaworem zamykać dojście ciśnienia lub otwierać, następnie z regulatora już wyregulowane ciśnienie na wyspę zaworową, z której jest rozdzielana i za pomocą impulsów elektrycznych jest puszczane ciśnienie już bezpośrednio na reografy. Wyspa zaworowa jest zbudowana z cewki. Jeśli dostarczymy do niej napięcie, po prostu zawór, który jest naturalnie zamknięty, się otwiera i ciśnienie idzie na areograf. Tutaj znajdują się zbiorniczki z farbą, które gdy dostaje się ciśnienie do areografa, wywołuje się podciśnienie i farba jest transportowana do środka areografa, żeby następnie została wydmuchana na powierzchnię, którą ma malować. Kolejnym układem, jednym z najważniejszych w tej konstrukcji, jest układ elektroniczny, który składa się z kilku płytek. Tu jest płytka główna konstrukcji mobilnej. Po jej obu stronach znajdują się po dwie mniejsze płytki odpowiadające za układ napędowy tej konstrukcji. W ręku trzymam układ elektroniczny pilota, który odpowiada za sterowanie platformą. Najważniejsze rzeczy tego układu to są moduły radiowe, które pozwalają komunikować się poprzez pilot z konstrukcją. Jeśli na przykład włączymy tutaj elektronikę, zapali nam się szereg diod, jesteśmy w stanie za pomocą tego grzybka sterować konstrukcją. Działa to na tej zasadzie, że w zależności w jakie położenie ustawimy ten przycisk czy grzybek, to będzie nam się zmieniała wartość liczbowa, która jest wysyłana bezpośrednio do procesora
płyty głównej tej konstrukcji i on za pomocą zapisanego algorytmu wie, które poszczególne wartości odpowiadają za to, w jaki sposób ma nadać pęd poszczególnym kołom. Cała ta płytka jest wyposażona w procesor firmy Atmega. Do jej głównych elementów też należą stabilizator napięcia, kilka przycisków. Jeśli chodzi o płytki, które odpowiadają za sterowanie silnikami, to najważniejsze elementy to mostki VNH. Są to mostki o dużej wydajności prądowej, ponieważ przy rozruchu takich silników jest potrzebna duża ilość prądu, aby wystartować. Co za tym idzie, z tych płytek idą już dosyć grube kable bezpośrednio do silników, aby nie zostały przepalone. Na każdej z tych płytek znajduje się bardzo pojemny kondensator, z tego względu, aby zmagazynować energię przed startem, aby nie brakło jej podczas rozruchu. Jeśli chodzi o pilota, to te przyciski odpowiadają za sterowanie aerografami. Ten, tak jak wcześniej mówiłem, grzybek za ruch całej konstrukcji. Tutaj możemy za pomocą tych tak switchy wybierać odpowiednie prędkości dla platformy. Następnym układem, który omówimy, będzie to układ napędowy. Główną jednostką napędową w tej konstrukcji są cztery silniki firmy Maxon, wyposażone w enkodery oraz przekładnię pasową. Następnie prędkość silnika jest redukowana poprzez przekładnię zębatą, której ostatnia większa oś znajduje się na wale, który jest podwójnie łożyskowany w takich specjalnych panewkach łożyskowych. Wał idzie na koła. Są to koła z modeli. Ostatnim układem, jaki omówię, jest układ zasilania. Do zasilania platformą mobilną służy pakiet litowo-polimerowy o pojemności 3000 mAh i napięciu 22,2 V. Natomiast do zasilania pilota służy 7,4 V pakiet 1000 mAh. Z tyłu obudowy są zamocowane dwa przyciski. Jeden od włączania elektroniki, jeden od włączania mechaniki silników. Są też trzy diody, które sygnalizują, który aerograf w danej chwili jest załączony, oraz w środkowej części tej obudowy jest zamontowany buzzer, który daje sygnał dźwiękowy, gdy na przykład robot cofa. Mimo że robot miał wykonany projekt główny przed rozpoczęciem prac nad tą platformą, to jednak sam wygląd i rozwiązania techniczne ewoluowały podczas tworzenia poszczególnych etapów. Z tego względu, że no, często tak bywa, że to, co się założy w części projektowej, później trzeba nanieść jakieś delikatne korekty, z tego względu, że no nie jest się w stanie wszystkiego przewidzieć. Co prawda idea główna projektu nie została zmieniona, ponieważ platforma mobilna powstała, która maluje za pomocą aerografów, ale takie elementy jak na przykład płyta dolna w pierwszej wersji testowej została wykonana z drewna, aby po prostu widzieć, czy wszystkie rozwiązania, któreśmy założyli, są słuszne i w jaki sposób
je wyeliminować, te, które po prostu się nie sprawdziły. Tutaj widzimy właśnie, jak były nanoszone elementy, rozkładane w pierwszym etapie prac. Na tej płycie żeśmy składali robota jakieś 2 tygodnie, później już, gdy wiedzieliśmy, że na przykład trzeba będzie zastosować i tak podłużnice i wsporniki boczne, aby usztywnić ramę, to już było robione na płycie docelowej z aluminium. No tak to już jest w projektach, że trzeba po prostu nanosić pewne poprawki. Tak samo było, jeśli chodzi o rozwiązanie układu napędowego. Pierwsze wersje mocowań na śrubki dociskowe się okazały za słabe, trzeba było to przerabiać. To samo się tyczy mocowania kół. Na początku było tylko mocowanie na jedną śrubę imbusową. Mi się okazało, że siła jest tak duża przy ruchu tej platformy, że trzeba było dodatkowe 3 śruby na osi wału mocującego dorobić, aby nie wykręcało się koło. Teraz przystąpimy do uruchomienia konstrukcji. Na początku podłączymy zasilanie układu. Doszło do małego zwarcia przy wkładaniu wtyku masy, z tego względu, że kondensatory były rozładowane i przy podaniu napięcia z akumulatora był duży pobór prądu. Z tego względu doszło do takiego mikrozwarcia. Zobaczmy, czy elektronika się włączy. A jeszcze musimy wpiąć piny od elektroniki, bo teraz żeśmy dali tylko napięcie na płytki odpowiadające za sterowanie silnikami. Musimy tylko pamiętać, aby w dobrej polaryzacji podłączyć zasilanie do układu elektronicznego, aby nie zrobić zwarcia. Dobra, teraz elektronika powinna się włączyć. Tak, diody sygnalizują nam, że jest doprowadzone napięcie. W tym momencie jeszcze zasilę układ pilota. I robot już powinien nawiązać komunikację pomiędzy pilotem a konstrukcją, przesuwając grzybkiem, który służy do sterowania. W zależności od tego, w jaką stronę będę manipulował tutaj tym grzybkiem na pilocie, tak wartości będą przekazywane modułem radiowym do konstrukcji i konstrukcja będzie wykonywała odpowiednie ruchy.